wraz ze mną jest już profesor Tadeusz Bartoś, filozof i filolog. I za chwilę w Onet Rano Wiem porozmawiamy o tym, co Jan Paweł II wiedział, co zrobił, a czego nie zrobił, jeśli chodzi o seks skandale w Kościele. Wracamy za chwilę. Onet Rano Wiem, Tomasz Sekielski, wraz ze mną profesor Tadeusz Bartoś, dzień dobry. Filozof i teolog. Papież Franciszek sprawił, że znowu jest aktualne pytanie, w którym to pojawia się Jan Paweł II. Pytanie dotyczące tego, co polski papież, czy też papież Polak raczej, wiedział o seks-skandalach w Kościele katolickim z naciskiem na sprawy dotyczące pedofilii. Pierwsze pytanie, jak pan, panie profesorze, w ogóle przyjął te słowa Franciszka, które powiedział dziennikarzom na pokładzie samolotu, anegdotę o tym, jak to, gdy Jan Paweł II poprosił o dokumenty dotyczące jednego z zakonów, nadużyć seksualnych i finansowych, które tam, do których tam dochodziło, ówczesny kardynał Ratzinger przyniósł mu te dokumenty, po czym okazało się, że trzeba je odłożyć do archiwum, bo jak to ujął papież Franciszek, tak miał mu powiedzieć Benedykt XVI, że wygrała druga strona, czy też druga partia. Jak pan te słowa przyjął i tę informację? To jest zaskakujące. Rzeczywiście w sposobie komunikowania się ze światem papież Franciszek ma dużą swobodę i umiejętność otwartości, to znaczy pewnego robienia wrażenia otwartości, bo ta druga strona, czyli ta strona, która chce ukrywać przestępstwa w charakterze seksualnym i finansowym, która była bardzo silną stroną. No z tego, co czytałem, to jest sformułowanie ukute jakby jako taki ale takie sformułowanie jakby techniczne używane o tym drugiej partii, tak, drugiej stronie. Przez Ratzingera właśnie. On w pewnym momencie się zmierzył z tymi problemami. To był połowa lat 90. i problem kardynała Greera, biskupa Wiednia, Austrii, tak. Też takiego poważnego przestępcy seksualnego, interwencji wtedy jeszcze biskupa Schönborna, później kardynała, następcy Greera. Jan Paweł II bronił wtedy. Wtedy Jan Paweł II bronił kardynała. Tam właśnie też interwencję jakąś miał Ratzinger i pojawiało się to sformułowanie, że jest jakaś strona, która chroni duchownie. Czy zorganizowany system ukrywania tego, to są przestępstwa seksualne. No i przestępstwa finansowe, zresztą to się wiąże. Ten zakon, o którym niby miał mówić papież Franciszek, no to zasadniczo wszyscy, którzy to analizują, zgadzają się, eksperci, że to chodzi o zakon legionistów Chrystusa, założony przez Marsjela de Golato, któremu udowodniono, tak właśnie, udowodniono nadużycia seksualne, przestępstwa seksualne, też finansowe. Zresztą okazało się, że z dwiema kobietami ma dzieci, które gwałcił. Wstrząsające w ogóle, obrzydliwa postać, która mimo sygnałów, jakie napływały do Watykanu, cieszyła się zaufaniem Jana Pawła II i jeszcze w latach 2000 Jan Paweł II przyjmował założyciela Legionów Chrystusa. Zorganizowano mu 60. chyba rocznicę święceń i tak dalej. No, czy Jan Paweł II wiedział, bo to jest pytanie. No właśnie. Nie mógł nie wiedzieć. Jeśli nie wiedział, to jego wina. To jest tak najprościej. No nie można tego nie wiedzieć. Czy Jan Paweł II, będąc duchownym od końca lat 40. w środowisku księży, słyszał kiedyś o przestępstwach seksualnych, że to się zdarza wśród duchownych? No musiał słyszeć. Trudno, żeby nie słyszał, ma zdrowy rozsądek. Czy znał ten dokument Crimen Solicitationis, który kazał prowadzić procesy w sprawach przestępstw seksualnych?
No musiał je znać i prawdopodobnie te procesy w jego kurii krakowskiej były, się odbywały. No chyba, że się nie odbywały, chyba, że on w ogóle nie rządził kurią krakowską i gdzieś na poziomie proboszczów był blokowany. Tak jak teraz go się przedstawia, taką niewinną ofiarę człowieka, który nic nie wiedział, był święty. Mniej wie, tym bardziej święty właściwie. Nic nie wiedział, tak. Właściwie nic nie wiedział. A jeśli jest ktoś winny, to kardynał Dziwisz, który tak, był filtrem. Już, tak, to jest tak niewiarygodne, że jeśli nie wiedział, to tym większa jego wina, że nie wiedział, bo się trzeba dowiadywać. Jak ktoś jest szefem w firmie, jak ktoś jest przełożonym gdzieś, jak ktoś jest ojcem w rodzinie, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, a nie wiedzieć, jeszcze nie chcieć wiedzieć, bo przecież to są ewidentne. Ta historia opowiedziana przez papieża Franciszka, ona pokazuje, że te informacje, jakkolwiek by to było, ktokolwiek by tam nie podjął decyzji, czy to była rozmowa jeden do jednego, Ratzinger, Jan Paweł II w sprawie de Golado, czy to była rozmowa w obecności innych hierarchów, kardynała Sodano, który był decyzyjny. Załóżmy taki układ, że Sodano wszystkim rządzi. Święty Jan Paweł II jest tak święty, że się na wszystko zgadza. Taką się postać z niego robi, taki niewinny baranek, łagodny, to w dobro każdego wierzy, w zło nie wierzy. Cokolwiek by nie było, no to on się dowiedział o tej sprawie. Te dokumenty, jeśli one przedstawiają chociaż część tego, co dziś wiemy, są bulwersujące. A czy musiały przedstawiać? No bo jeśli te daty, które tam są przedstawiane, połączyć z informacjami na ten temat, co było już wiadome, jakie listy napływały do Watykanu, czyli do Ratzingera trafiały na pewno, tak. No to jeśli on przyszedł, to ta teczka raczej była gruba i pełna, jeśli chodzi o założycieli Legionistów Chrystusa. No bo tak, bo to jest jeszcze jedna interpretacja, że być może nawet Jan Paweł II wiedział, ale ponieważ no, jako duchowny, który wiedział, jak bezpieka w Polsce próbuje niszczyć księży, że fabrykuje się dowody, że tworzy się fałszywe dowody, no że on po prostu nie przyjmował do siebie, że księża mogą popełniać tak obrzydliwe przestępstwa i dlatego nie wierzył w tak, te różne doniesienia. Że to są wrogowie, że ktoś, kto oskarża księży, to chce zaszkodzić Kościołowi. To było nie tylko w komunizmie. To znaczy, to jest mentalność kościelna. Oskarżasz księdza, atakujesz Kościół, jesteś wrogiem Kościoła. Do dziś to w Polsce obowiązuje. Absolutnie. To ja bez przerwy słyszę, że jestem wrogiem Kościoła, komunizmu bo nie robię ma. Film o pedofilii w komunizmu nie ma, to zostaje. Ale poza światem komunistycznym, czyli w krajach takich jak Anglia, Niemcy i tak dalej, Francja, gdzie katolicy ze Stany Zjednoczone. Tam także przecież przywoływanie pewnych problemów, ukrywania przez duchownych hierarchów przestępstw seksualnych, przenoszenie ich z miejsca na miejsce, było uznawane, zarzuty pod tym względem, były uznawane, że to jest wrogie działanie na szkodę Kościoła, więc to jest uniwersalne. Wszędzie mechanizm jest taki sam, tak. Mechanizm jest ten sam. Jan Paweł II, no, nie reagował, to znaczy wiedział o przestępstwach, nie reagował, nie wiedział jak zareagować, nie miał narzędzi do tego, ponieważ ta instrukcja crimen solicitationis, ona nie była dobrym narzędziem, ponieważ ona właściwie utrwaliła praktykę załatwiania wszystkiego we własnym gronie. Trzeba pamiętać, że Kościół katolicki występuje i chce występować jako quasi państwo. Nie jest to prawda już państwem wielkim, ale ma swoje prawo kanoniczne, ma swój kodeks karny, czy kodeks postępowania karnego. Ta instrukcja crimen solicitationis jest procedurą karną, karnoprawną, w której ustala się właśnie na podstawie śledztwa i precyzyjnych przepisów winę oskarżonego o namawianie do seksu w czasie spowiedzi, bo to dotyczy tylko tego. Dorosłych dzieci itd. No i tam jest całkowicie wewnętrzny obieg informacji. To księża przeprowadzają przez księży, jest pierwsza instancja, druga instancja. I to jest wytworzone coś takiego, że my jesteśmy władni zajmować się naszymi sprawami wewnątrz. I nikt inny. My mamy prawo karne. My jesteśmy tutaj całkowicie w pełni kompetentni i to wystarczy. Czyli mamy starą praktykę właśnie Kościoła rozumianego jako instytucja prawna, źródło prawa, mające własne prawo. Dziś zresztą to jest też problem w Polsce z konkordatem, że Kościół no, uznaje prawo państwowe, ale on ma własne prawo. Które jest dla księży ważniejsze. Tak, tak i ma własne prawo, jest źródłem prawa. To znaczy, że te prawa państwowe, to one są, no my musimy się dostosować, ale źródło prawa to nie jest państwo. Czyli w gruncie rzeczy kanonicznie tak, czy też prawnie funkcjonuje jako państwo w państwie.
Co prawda, no my jesteśmy w Polsce czy gdzieś, ale te prawo musimy respektować, bo jesteśmy, podpisujemy jakieś umowy, ale źródłem prawa nie jest dla nas prawo polskie. Mhm. To znaczy, my... Jesteśmy ponad prawem, o. Znaczy mamy własne. Obok prawa. Mamy własne źródło prawa. To jest wielki problem dla mentalności, że wystarczy załatwić coś kanonicznie. Tymczasem nowoczesne państwo w toku jego rozwoju systemów prawnych przejmuje całość władzy, tak zwanej tej władzy, wie pan, karnej, związanej z egzekucją, czyli na przykład przemocy, zastosowania aresztu i tak dalej. Wszystko to jest monopol państwa, policja i tak dalej. Czyli system prawny, system karny jest w monopolu państwa. I tu mamy taką dwubiegowość, która powoduje bardzo wiele konfliktów. Kościół katolicki jest konfliktogenny wewnątrz państwa nowoczesnego, ponieważ uzurpuje sobie pewne prawa, których już nie ma. Już w nowoczesności je stracił. Konsekwencjami tych procesów karnych, kościelnych są to, że może zostać albo zakazać mu można, robi się długi proces, 2 lata, przestępstwo seksualne, albo mu się zakaże spowiadania, albo mu się zakaże przeniesie go się, albo się go przenosi do miejsca odosobnionego pod nadzorem, co jest niewykonalne właśnie. Wie pan co, no z 200 czy 300 lat temu były karcery biskupie, więzienia biskupie. No była straż biskupia. A też jest przenoszony do jakiegoś zakonu po prostu. I teraz nie ma, domu emerytalnego. Nie ma możliwości nadzoru. Teraz całkiem niedawno wynikła sprawa jakiegoś duchownego, którego miał nadzorować biskup Nycz. I on został przeniesiony i zniknął, czy coś się wydarzyło. Nie ma możliwości skutecznego nadzoru. W związku z tym, no bardzo ciężko od wielu lat jest w Polsce do dziś z tym problem, żeby całość tych spraw związanych z przestępczością była w domenie państwa. Panie profesorze... Prokuratury i sądów, a nie własnych sądów kościelnych. Panie profesorze, czy my, Polacy, jesteśmy gotowi na szczerą do bólu dyskusję właśnie o Janie Pawle II w kontekście tuszowania, tą dyskusję. Ukrywania, jeśli takowe były, spraw związanych z przestępczością seksualną. Ja panu powiem, na czym polega fundamentalny problem rozpoczęcia tej dyskusji. Znaczy, fundamentalny problem polega na sakralizacji duchownego. On jest wcielonym w świętości. Trzeba wykonać pewien wysiłek umysłowy, wyobraźni, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, żeby zmienić nastawienie. Jeśli ja na przykład, wie pan co, idę... No ale Jan Paweł II jest świętym. A dam panu taki przykład. Idę ulicą, policjanci. Chcę przejść w niedozwolonym miejscu, wstrzymuję się. Oni wyglądają groźnie w tych mundurach. Tak jest. Ale jak się uważnie przyjrzeć, użyć wyobraźni, zdjąć wyobraźnię te mundury, ubrać je w t-shirty, to są chłopaczki. Rozumie pan? Mhm. To jest znaczenie ubioru i munduru w naszej kulturze przemożne znaczenie ubioru i munduru. Mam znajomych, którzy tam w stanie wojennym się z policją, to oni na widok munduru, to do niedawna jeszcze, wie pan, tak ręce się zaczynały cząść. Więc jesteśmy uwarunkowani przez strój. I teraz, proszę pana, wystarczy zrobić wysiłek wyobraźni i odczarować tych, którzy się przebierają w stroje, które w naszej kulturze znaczą świętość. Dobrze, ale ja wrócę do tego. Jan Paweł II został uznany przez Kościół za świętego. Czy choćby to nie powoduje, że ta dyskusja jest nierealna? O jego odpowiedzialności, czy tam zaniechaniach w kwestii przestępstw seksualnych księży. No wiem, ale my już 10 minut o tym mówimy. My tak, ale czy Kościół jest gotowy na taką Kościół dyskusję? Nie, bo Kościół nie ma celu. Celem Kościoła jest to, co mówiłem. Przebieranie się w strój sakralny, ubieranie wszystko w świętość, żeby mieć autorytet władzy, no to czyli moralności. Poza tym bycia nauczycielem współczesny moralności. Kościół polski jest ufundowany na pontyfikacie Jana Pawła II, więc tak. Dyskusja o jego świętości, podważanie jego zasług szkodzi. Z tym, że dyskusja jego świętości była wejściem w dyskusję procedur kościelnych, jak się ustala kogoś, kim jest świętym. A to w ogóle samo w sobie, wszystkie te procedury, one są takie archaiczne i mało poważne. No bo dajmy spokój, no. Powstaje komisja, zbiera jakieś dokumenty. No i co to znaczy w ogóle, że jest, że był święty? No, że... To już samo to słowo nic nie znaczy. To znaczy, że go się wnosi do kultu na ołtarze. No, ale jak katolicy chcą to robić, niech to robią. Ktoś, kto to analizuje, może być wobec tej procedury
działania krytyczne. Sakralizowanie ludzi to jest niebezpieczne. I to dotyczy nie tylko świętego Jana Pawła II, tylko każdego proboszcza, który założy sutannę, który założy ornat i wyjdzie do kościoła, będzie odprawiał mszę, on generuje świętość. A wobec świętości nie ma dyskusji. Profesor Tadeusz Bartoś, filozof, teolog. Troszkę porozmawialiśmy o świętym Janie Pawle II i jego odpowiedzialności, czy też zaniechaniach w kwestii przestępstw seksualnych księży za czasów jego pontyfikatu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. To był Onet Rano Wiem. Polecamy się codziennie.